Zapraszamy na streama. Planszowe bestie. Halo, halo. Najpierw mnie słychać, teraz będzie mnie widać. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony: Planszowe bestie, czyli Teos i Łuczu. Dzisiaj występuję sam. Grałem w Gili w Tumeny tutaj właśnie mamy pudełko z tego dodatku no i graliśmy sobie rozgrywkę solo. Zanim zacznę takie omówienie tego co dzisiaj przeżyłem, jakie mam odczucia co sądzę też tak ogólnie o Tumene Bons, bo o tym materiał już mieliśmy wcześniej i tutaj wrzucę taki link, odniesienie do tego materiału, który wcześniej mówiliśmy, omawialiśmy nasze wrażenia z tej gry, to na początku chciałem złożyć serdeczne życzenia urodzinowe, słuchajcie, bo tak się zdarza że akurat w zeszłą sobotę wydawnictwo Portal, które właśnie Tumene Bons w Polsce wydało, skończyło 25 lat, także składamy szczere, serdeczne życzenia. Mamy nadzieję, że kolejne gry, które będą wydawali, wydawali, będą okazywały się sukcesami, a my jako gracze będziemy z tego czerpali korzyści, także serdecznie, serdecznie ich pozdrawiamy i życzymy wszystkiego najlepszego. Jeśli chodzi o Tumeny Bons, jeśli chodzi o Gili, to dzisiaj właśnie graliśmy sobie taką rozgrywkę solo. Dzisiaj miałem okazję Wam pokazać właśnie te Two Men w wariancie solo i powiem Wam, że te, ten typ rozgrywki właśnie w wariancie solo chyba bardziej mi się podoba niż rozgrywka taka kooperacyjna, jeśli chodzi o granie drużynowe. Tutaj tak naprawdę rzeczywiście wszystko należy od nas, jest to taka częściowo łamigłówka, oczywiście określona dużą dozą, dozą losowości, jeśli chodzi o wyniki rzutów, jeśli chodzi o kolejność spotkań, które są przed nami, na które napotykamy. Więc tego jest dosyć sporo, i tak naprawdę mamy bardzo dużą wariantowość tej rozgrywki, ze względu na to, że już w podstawowej wersji gry mamy dosyć sporą talię tych tyranów. Mamy czterech gerloków w podstawowej wersji. Oczywiście bez tej podstawowej wersji nie zagramy z tym dodatkiem gili, ponieważ no musimy mieć tą podstawkę, żeby tą gili móc wprowadzić. Wszystkie takie wspólne komponenty są w podstawce, a tutaj w gili tak naprawdę dostajemy matę gerloka, mamy tą kartę referencyjną, mamy oczywiście jej osobiste kości, osobisty szton i tak naprawdę tyle. Więc generalnie tutaj, w zależności od tego, jakim garlokiem będziemy występowali, na jakiego trena będziemy się mierzyli, to te rozgrywki będą różne. Dodatkowo, coś, co dalej uważam za minus, i to poprawiają kolejne, nawet nie tyle, dodatki, co samodzielne wydania Tumane Bonds, to troszkę rozwiązują, ponieważ tutaj no, brakuje mi tego aspektu takiej ciągłej kampanii. Mamy tutaj taką po prostu serię jednostrzałów o tym, już sobie też mówiliśmy w tej głównej recenzji, że po prostu te kolejne spotkania z tyranami, mimo że są różnorodne, mimo że tych kart spotkań jest dosyć sporo, i rzeczywiście różne z tych kart będą nam się pojawiały, to tak naprawdę dalej to są jednostrzały. Nie przechodzimy. Z przygody na przygodę z już rozwiniętą postacią, która y, zaczyna już na jakimś powiedzmy wyższym poziomie, y, czy posiada już jakieś pewne statystyki, czy jakieś przyszłości. Nie, tutaj tak naprawdę zaczynając, zaczynamy od zera, przechodzimy te pierwsze trzy dni testowe y, i po prostu wpadamy ten y, wir y, rozgrywki. Więc tutaj tak naprawdę mamy właśnie takie jednostrzały. Z drugiej strony to, że to są jednostrzały, sprawia, że taka partyjka solo no dzisiaj zajęła mniej więcej godzinkę 40 z takim moim właśnie czytaniem flafu, z takimi dłuższymi e, gdzieś tam pogadankami, omówieniami tego, co się dzieje na planszy. Więc jak rozkładałem sobie tę grę, e, przygotowując się do dzisiejszego materiału, e, tak solo-solo na zasadzie e, gdzieś tam Paulina robiła swoje rzeczy, e, a ja sobie tą Gili rozkładałem i tą Gili sobie ogrywałem, to tak naprawdę e, tutaj partyjka zamykała mi się w godzinkę. E, tak naprawdę czasami troszkę szybciej, i za każdym razem tego starcia z tyranem dochodziło. Więc mm, rzeczywiście ta, ta, ta godzinka mm, takiej przyjemnej rozgrywki to jest naprawdę taki bardzo w porządku czas. Jeśli chodzi właśnie o taki powiedzmy mój styl życia, być może też tak macie, że nie zawsze uda się wygospodarować te 2-3-4 godzinki na coś większego, tylko właśnie raczej szukamy, skłaniamy się ku takiej powiedzmy szybszej rozgrywce. Więc tutaj ten czas rozgrywki jest naprawdę, naprawdę w porządku. Yy, nikt nie czyta flafu, tylko to tylko pod kamerę. No, generalnie, jak ja sobie grałem solo, to sobie ten flaw też czytałem, więc ja lubię gdzieś tam troszeczkę bardziej się wgryźć w tę przygodę, zobaczyć sobie, co tam w tych kartach jest. No ale zakładam, że nie będąc po nie wiem 5-6, tylko po 10-20 rozgrywkach, no to już ten flaw rzeczywiście dla mnie może być powtarzalny. Dlatego też właśnie tyle tych dodatkowych wersji many Bonds na tym rynku anglojęzycznym jest już dostępnych. Mam na Mam nadzieję, że chociaż częściowo dostaniemy to właśnie w tym, w tym wydaniu polskim portalowym. Na pewno już w tym roku zmierza na Nugget, a kolejne dodatki też już są zapowiedziane, w tym jeden taki większy dodatek, który będzie nam tą rozgrywkę wzbogacał. Więc jeśli ktoś jest fanem tego typu gier, to na pewno warto się tym zainteresować. No tutaj oczywiście niewiele się zmieniło tak naprawdę, jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o cenę tej, tej zabawy, bo tutaj rzeczywiście trzeba sobie jasno i czytelnie powiedzieć, że tu Bonds nie jest skrojone pod każdy portfel. Jest to już taki wydatek, który rzeczywiście wymaga od nas jakiegoś takiego przemyślenia swojej inwestycji, ale myślę, że po tym, co zobaczyliście i po tym, jakie macie upodobania, mniej więcej możecie wiedzieć, czy ta gra trafi w Wasze gusta, czy niekoniecznie. Tutaj, tak naprawdę to jest takie subiektywne odczucie każdego z Was. Sama gra mocno się, mocno się broni, moim zdaniem, jeśli chodzi o to, co oferuje. Na pewno bardzo dobrze obcuje się z tą grą, na pewno sprawia dużą przyjemność właśnie przenoszenie tych sztonów. Jeśli chodzi o wykonanie tych kostek, które są customowe, które mają różne ścianki. Jeśli chodzi o to, jak przemyślane w ogóle są te arkusze gerloków, jakie one mają umiejętności, jak te umiejętności ze sobą zazębiają, jak... To, że nasza przygoda, ten taki jednostrzał, zawsze, zawsze, będzie, zawsze będzie troszeczkę inny, i też będziemy w stanie się zbudować w inny sposób. Ja dzisiaj pokazałem taką rozgrywkę, która była oparta o te karty profesji leśnej, troszeczkę wzbogacenie statystyk, no i właśnie te dwa pupile. W ogóle nie ruszyłem pułapek. Pułapki też są ciekawym narzędziem, które możemy wykorzystać, no ale wtedy kosztem czegoś, możemy mieć mniejsze statystyki, no ale wtedy te przedłużające się bitwy, w których na przykład nie będziemy mieli wyczerpanych kości ataku, na samych kościach umiejętności jest trudno wygrać, ponieważ te kości nam się będą po prostu wyczerpywały, one są tak naprawdę w większości jednorazowego użytku, a później już do końca bitwy musimy sobie radzić jakoś inaczej. Więc tak naprawdę tych podejść do tego, jak będziemy tutaj tę te, te naszą przygodę przeżywali jest cała masa to, że tyrani są w różnym stopniu trudności bardziej lub mniej upierdliwi. to, że mają swoje konkretne zdolności, które są mniej lub bardziej upupiające tak? no dzisiaj par razy nam się dała w kość właśnie ta umiejętność wytrzymałość, przez nią właśnie raz zostaliśmy znokautowani jako gili i tak naprawdę tutaj ta umiejętność na wielu forach pojawia się jako jedna z tych najbardziej upierdliwych ponieważ te jedno obrażenie naturę naprawdę jest w stanie nie Nam po prostu zrobić, y, zrobić krzywdę. Y, więc jeśli chodzi o takie ogólne odczucia, Stumeny Bones, to ja nie ukrywam, że jestem entuzjastą, podoba mi się to, w jaki sposób się bawimy, y, jak to y, wygląda. I będę chętnie do tej gry sięgał, będę chętnie do tej gry wracał. Na pewno ta gra szybko mojej kolekcji nie opuści. Musiałbym być naprawdę pod ścianą, żeby gdzieś tam szukać kupców na te Dumeny Bons. Wiem, że będę miał takie dni, kiedy po prostu i mam takie dni, kiedy po prostu myślę: A, okej, okay, to rozłożę sobie właśnie takie godzinkę, mam powiedzmy, do tego przed spotkaniem czy przed, przed jakąś, jakimś wydarzeniem, gdzie mogę sobie ten czas właśnie do tego zadysponować. Więc to generalnie dla mnie jest. W porządku. Jeśli chodzi o samą gili, sama gili jest bardzo dobrą postacią, jeśli chodzi właśnie o ten tryb solo. Ona w grupie również będzie miała swoje super zalety, super atuty, chociażby te podwajanie ataku, chociażby kwestie właśnie tych pułapek, które są w stanie nam tę bitwę dostosować. Ona ma dużo tych kości, które pozwalają nam na kontrolę pola bitwy i to jest też coś bardzo fajnego, co może niekoniecznie występuje u wszystkich postaci z podstawki, coś czego może troszeczkę brakowało, a tutaj Gili właśnie w tym swoim arsenale ma tego typu zabawki, ma tego typu narzędzia, żeby te kontrole maty bitewnej bardziej opanować. Tutaj, jeśli chodzi o ten wariant Solo, dlaczego Gili ma takie powiedzmy plusy przy tym wariancie solo, no przede wszystkim dlatego, że właśnie ma dostęp. Do tych swoich pupili, ma dostęp do tych swoich przyzwańców i ma całkiem dobre te statystyki początkowe. Tak? Tutaj te trzy, trzy zręczności, w momencie kiedy sobie to szybciutko podbijemy do jakiejś takiej wartości 5-6 łącznie, no to tak naprawdę ta Gili daje nam spore pole do manewru. No tutaj też dużą, dużym plusem, dużą zaletą Gili jest to, że Gili atakuje dystansowo, więc jesteśmy w stanie się właśnie gdzieś tam ukryć bardziej, jesteśmy w stanie tą wysoką zręcznością być bardziej mobilni na tej macie bitewnej, e, ustawiać się w takich miejscach, żeby właśnie tutaj albo z wolce do nas nie dochodzili, albo żeby mm, pod swoje warunki gry e, sobie tą, e, tą matę bitewną e, ustawić. Więc generalnie, jeśli o mnie chodzi, to Tagili naprawdę sporo sobą e, oferuje. I na pewno bardzo przyjemnie się nią gra. Czy coś jeszcze, jeśli o nią chodzi? No tutaj, tak naprawdę, ona też ma sporo rzeczy, których nie pokazałem. Czyli chociażby, komendy, które może wydawać swoim pupilom. Te pupile później, jeśli już mamy odblokowaną tą kość komend, są w stanie nam nakładać pewne czynniki, pewne, pewne efekty na naszych złolców. Które będą nam również w tej bitwie pomagały, czyli chociażby krwawienie, tak? W momencie, kiedy mamy przecinka z wytrzymałością, te krwawienie może się okazać y, mocno potrzebne, ponieważ on będzie krwawił jakby przed swoim ruchem, <laughs> więc tak naprawdę w naszej turze będziemy mogli mu kolejne obrażenie zadać, i w tym momencie troszkę omijamy właśnie tą upierdliwość tego, y, tej wytrzymałości, tak? Więc to też jak najbardziej jest do zrobienia. Y, coś, co dla mnie chyba najbardziej wpływa na... znaczy najbardziej wpływa. Jest też takim ciekawym elementem, który popycha mnie do tego, żeby do tego tu mędy siadać. To są właśnie te talie chociażby łupów. Te łupy potrafią być naprawdę mocno zmieniające grę. Akurat w mojej rozgrywce się tak zdarzyło, że nic takiego ciekawego sobie nie złapałem. No ale tam znajdują się różnego rodzaju pancerze, różnego rodzaju tarcze, które są w stanie nam też tę rozgrywkę Gdzieś tam usprawnić, więc to jest też bardzo fajna sprawa. No i też kwestia no i też jest kwestia tego właśnie w którą stronę my będziemy szli jeśli chodzi o te rozwiązywanie kart spotkań, tak? Karty spotkań dają nam różne autkomy, tak naprawdę w zależności od tego czy będziemy nam zależało na łupie, czy będziemy chcieli gdzieś tam przyspieszyć rozgrywkę, otrzymując kolejne punkty postępu, czy odkrywać jakieś takie opcje, których wcześniej na przykład nie wykorzystywaliśmy, a teraz będziemy chcieli zobaczyć co za tą tymi wrotami się czai. Tutaj może taki Małym minusikiem ode mnie, jeśli chodzi o ten tryb solo, jest to, że tych kart do trybu solo, tych kart spotkań jest zdecydowanie mniej niż do tej rozgrywki takiej wieloosobowej. Tam tych kart mamy zaledwie 12, więc w momencie, kiedy taki Mulmesz e, walczymy z Mulmeszem, który ma, mamy go pokonać w 9 dni, czyli dobieramy 6 kart, czyli właściwie połowę deku tych spotkań e, już nam trafia do tej naszej talii spotkań. I rzeczywiście e, kilka z tych kart już generalnie znałem, wiedziałem jaki będzie tego outcome, wiedziałem co z tym się dalej wydarzy, no ale znów no bo tutaj liczę na dodatkową treść, która będzie nam proponowana w kolejnych dodatkach, czy w kolejnych odsłonach gry. Więc tak to, tak to wygląda. Jeśli chodzi o mnie, czy ja jeszcze chciałbym coś dodać? Generalnie, generalnie nie. No ja, tak jak po pierwszej recenzji, tak teraz również jestem dalej zadowolony. Bardzo mi się ta gra podoba, bardzo przyjemnie mi się do niej wraca i gili też spełnia moje oczekiwania. Też jest na pewno fajną postacią, którą warto sobie sprawdzić, którą warto sobie gdzieś przetestować i zweryfikować. Ona dalej jest dostępna. Sprawdzaliśmy sobie, ja sobie to sprawdzałem przed dzisiejszym spotkaniem na serwisie. Plancheo, z którym również współpracujemy, i tam serwis planszeo podpowiada, że w kilku sklepach jeszcze też gili jest dostępna. Ona jej wartość kręci się w okolicach 120-130 zł, jeśli chodzi o ten dodatek, więc tak naprawdę no, tutaj lwią częścią tego wszystkiego będzie właśnie ta podstawka, którą musimy mieć, żeby móc się z gili pobawić. Teraz tak nietypowo może rzucę sobie okiem na czat, co tutaj się na czacie podziało, bo widziałem kilka wiadomości, które się przewinęły. I teraz tak, jeśli chodzi... aha najpierw widziałem, że tutaj Gromik, Gromik coś mi pisał, bo tutaj Gromowi właśnie też pożyczałem Tumeny Bądz, on też jakby wchodził w to i trzeba przyznać, że Grom jest takim graczem mocno euro, więc tutaj raczej właśnie jego preferowanymi rozgrywkami są takie rozgrywki gdzieś tam bardziej Powiedzmy policzalne, bardziej, mniej losowe. No i tutaj właśnie wiadomość groma, że ja powiem szczerze, że gdyby kosztowało to około 400, to bym brał, jeśli chodzi o podstawkę. Parasite słusznie stwierdza, że jeśli mamy jakąś ekipę ludzi, to tak naprawdę nie potrzebujemy mieć kilku egzemplarzy tej samej gry w ramach jednej ekipy. I tutaj myśmy też do tego się odwoływali z t że w momencie, jeśli mamy tych właśnie trzech, czterech graczy, z którymi sobie gramy i wiemy, My, że mieszkamy blisko siebie, albo mamy relatywnie dobry kontakt, no to w tym momencie zrzucić się już na taką grę, to na pewno mocno rozwadnie nam te koszty, jesteśmy w stanie partycypować w nich, a tak naprawdę właśnie, czy to spotkamy się wszyscy razem, czy na przykład pożyczymy sobie na jakiś weekend na solo, jak najbardziej, jak najbardziej działa. I gromik. Drugie co mnie odrzuca od tej gry, to fakt ile tego jest. Widziałem jak ktoś komplet za 5000 sprzedawał, a jak kupisz jedno, to jak nie kupić drugiego? Ja bym zbankrutował, bym kości sobie pod... <grym> i bym z kości mógł sobie dom pod mostem zbudować, który będzie wyłożony matami. No tak, tutaj linia wydawnicza. Tu mamy jeśli chodzi o zagranicę, jest bardzo duża. Oni, jeśli chodzi o Chip Theory Games, mają też taki ciekawy model wydawniczy, że. Poza takimi dodatkami większymi, mniejszymi, oni wydają też takie takie powiedzmy promopaki, które wychodzą, i na przykład gili w podstawowej wersji, jeśli chodzi o jej pupili, to są właśnie kostki, a jest taki specjalny promopak, który można wyhaczyć właśnie na angielskich sklepach który zamienia nam te kostki po prostu na sztony, które jesteśmy w stanie dołączyć w momencie, kiedy takiego pupila przyzywamy, to zamiast kłaść kostkę na te czerwone sztony symbolizujące życie, to wtedy wkładamy taki szton po prostu naszego pupila. Mieciu. Ja mogę na ten temat, na temat tej gry powiedzieć tylko jedno. Wykorzystana komenda w grze Mietkins, czyli przecież Tumeny Bons to głupia losowa gra. Oczywiście, jeśli komuś przeszkadza ten typ losowości, to jak najbardziej warto trzymać się po prostu od tej gry z daleka, bo po prostu może nas swoją losowością irytować. Ja, tak jak wspominałem, nie mam z tym problemów. To, że jeden, drugi, trzeci raz zostanę znakałtowany, a z drugiej strony, tak jak tutaj mieliśmy przy w finałowej walce uda się rzucić idealny rzut, który sprawia, że jednym strzałem, po odpowiednim rozwinięciu gili, jesteśmy w stanie znokautować tego tyrana, na którego akurat graliśmy. No to tak naprawdę to jest też taki fajny smaczek. Mimo, że wydawało mi się, że startuje ze straconej pozycji, że będzie dużo trudniej, to tutaj rzeczywiście udało się doprowadzić ten plan, który gdzieś od początku miałem, żeby właśnie ten podwójny damage wykorzystać. Tym bardziej, że on jest tylko raz do wykorzystania, więc później już musiałbym jeździć w jakiś inny sposób, a miałem tylko jeden punkt życia, więc każdy potencjalny atak mógł się kończyć moją tragiczną śmiercią. Eee, czy stream z Nageta będzie robiony z basenu? No tutaj przypominamy, że e, jeśli chodzi o Tumene Bons, e, wszystkie właściwie komponenty są e, Wykonane z plastiku albo są tomaty, więc spokojnie jest to jedna z tych gier, w które można grać pod prysznicem. Ja raczej nie przewiduję grania nagetem w warunkach, że tak powiem, wodnych, ale bardzo będę chciał nagetę pokazać, tak jak już wspomniałem, podczas tłumaczenia zasad. Ten naget myślę trafi na nasz stół i też jeśli nie będzie woli, u... Drugi z Bestii uto to myślę, że pokażę Wam go po prostu też w wariancie, w wariancie solo. Naget jest e, łączony, jeśli chodzi o ataki dystansowe i ataki e, bezpośrednie. Jest to taka postać hybrydowa, więc jestem ciekawy, ciekawy co ona nam tam e, zaoferuje. Mm. No i tutaj oczywiście Teos też podrzuca propozycję, że za 400 stówki to tak naprawdę grupa może kupić Descenta, jeśli chce przygody. No tylko właśnie, jeśli chodzi o czas gry w Descenta tej pojedynczej przygody, a czas rozegrania tego jednostrzałów w Tumane Bonds i kwestie takiego samego setupu rozłożenia gry. Tutaj tak naprawdę wszystko mamy w podajnikach i rozłożenie gry to jest naprawdę chwilka. Jak tylko skończę transmisję, to złożenie gry to też będzie dosłownie moment. Więc to też jest jeden z argumentów, który przemawia za Tumy Bons, jeśli chodzi o mnie, czyli właśnie te, ta łatwość, ta prostota, jeśli chodzi o setup, w momencie kiedy mamy te zasady na świeżo, to tak naprawdę to jest chwilka i mamy wszystko przygotowane, możemy od razu ruszać w świat. W momencie też kiedy podczas na przykład grania, powiedzmy powinien nam się noga, gdzieś generalnie nie uda nam się czegoś wykonać, no to w tym momencie zresetowanie tego też nie stanowi jakiegoś większego problemu, jeśli powiedzmy zagraliśmy tylko, nie wiem, dwa, trzy, cztery spotkania i chcemy wrócić do tego, to też nie jest problem, żeby to sobie zresetować, żeby jeszcze raz do tego wrócić, żeby spróbować może innej taktyki, może innego rozwoju. Jeden nugget to maka albo z KFC pisze e, pisze kawa. E, no tak, generalnie podstawka Tumeny bonds około e, 700 zł, więc e, ten descent oczywiście też e, e, descent 400 to też e, pisałeś e, jeśli chodzi o taką szacowanie, bo ja nie, nie orientowałem się w, ce, w cenie descenta, więc tutaj no jeśli jest e, tańszy descent 400 w promocji. No okej, okay, no to tutaj e, jeśli chodzi o Tummen bonds być może z drugiej ręki da się też e, ogarnąć go w w, jakimś mniejszej, w jakiejś mniejszej cenie. No ale tak, tutaj y, tak naprawdę no to są też inne y, typy rozgrywki. Tam mamy tą przygodę, tam mamy tą kampanię. Zresztą do że wam pokazywaliśmy, y, więc możecie sobie do tych materiałów też wrócić. Y, too many Bonds tak naprawdę. Y, too many Bonds tak naprawdę. Troszkę inną tą przygodę nam oferuje, e, troszkę na innych e, mechanizmach się opiera. No i tak naprawdę, kto co kto woli, co na kto, kto na co ma ochotę, to po prostu po to sięgnie. E, dla mnie, tu Bons, jak najbardziej na plus. E, jeśli chodzi o tą postać Gili, również, e, również na plus. E, i o, I Gromk tutaj się zapowiedział, że być może pojawi się na nagecie e, Okej, okay. to generalnie e, ja serdecznie ze swojej strony e, Ze swojej strony jak najbardziej e, zapraszam e, Ponieważ dzisiaj tak naprawdę e, dzisiaj tak naprawdę jeśli chodzi o e, gili to jest dodatek do gry, którą już omawialiśmy, przy której już występowała recenzjacepcja, to ja tutaj nie będę się silił na recenzjocepcję tak naprawdę tej gili. Wydaje mi się, że opowiedziałem wam tej zalety, które ja w niej widzę i ewentualne wady, ewentualne braki, które może u siebie posiadać. Więc na tej podstawie możecie zdecydować, czy warto po nią sięgnąć, czy nie. Zakładam, że jeśli oglądacie materiał i mieliście już Kontakt z Toomen Bones, to gdzieś tam tą Gili albo rozważaliście, albo macie już w swojej kolekcji. A jeśli w ogóle nie yy, graliście jeszcze w Bons, albo nie była ona w ogóle na waszym radarze, no, to mam nadzieję, że gdzieś mogliście sobie sprawdzić, czy to jest akurat gra, która może do Was trafić, która może Wam sprawić jakąś radochę, jakąś przyjemność, bo tak naprawdę najważniejsze w grach jest to, żebyśmy my z nich czerpali przyjemność, żeby nam się dobrze grało. Parasite. Ada się oglądamy tylko dla Ciebie. Dziękuję Ci serdecznie, Parasite. Bardzo, bardzo miło. Mam nadzieję, że w kolejnych materiałach będziecie równie licznie przychodzili, bo dzisiaj naprawdę frekwencja bardzo mocno dopisała. Tym bardziej, że z tego, co się orientuję, to korzeń nam robi taką w cudzysłowie małą konkurencję. Na kanale Planszowych Newsów możecie sobie podejrzeć jak Marcin opowiada o planszowi grze roku w rozmowie prawdopodobnie z Piotrkiem, tak mi się wydaje, ale głowy nie dam, więc ja tutaj już dzisiaj nie będę przedłużał. Zachęcam Was do obejrzenia sobie, co tam ciekawego Marcin ma do powiedzenia. Odsyłam Was na tamten kanał, jeśli tam będziecie, możecie tam napisać na czacie, że trafiliście od nas i myślę, że zrobi im się mocno miło. Jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to tyle z mojej strony. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. To było Tumene Bons, to była Gili. Jeśli będą pojawiały się kolejne dodatki, postaram się Wam również pojawiać, pokazywać je na kanale. Dajcie znać w komentarzach, co, co o tym sądzicie, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba i czy będziecie mieli kiedyś na przykład ze mną ochotę sobie w Tumene Bons zagrać, bo raczej Teos do TMB tak łatwo nie siądzie. No chyba, że jakaś donacja, chyba, że jakiś cel wśród patronów się pojawi, to wtedy być może, kto wie, eee, nie ma sprawy. Eee, dzięki wielkie Patel za to, że ty byłeś u nas na kanale. Eee, a dzisiaj jeszcze dziękujemy również naszym cudownym patronom, którzy nas tutaj wspierają bardzo mocno. Eee, są to wspieracze anonimowe, Rezor, razem mamy wszystko, Misiu, dorosły Osobnik, Zakazanik, Kawa, Gary, Śpiechu, Abba, Parasite oraz Eurosuchar. Dzięki, dzięki serdeczne za to, że nas wspieracie, za to, że z nami jesteście. Dziękujemy również sklepowi 3Trole. To jest sklep z grami, planszowymi, akcesoriami, w którym od lat z się zaopatrujemy. I polecamy go również waszej uwadze. Oni wspierają naszych patronów, także pośrednio wspierają i nas. Także dziękujemy im serdecznie. Widzimy się za tydzień podczas partyjki Woodcrafta. A w sobotę, być może, zobaczycie mnie też chociaż na chwilę. Będziemy, jak się testy wykonywali, zobaczymy, co z tego będzie. Także trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska. No i jeszcze polecam wam wykrzyknik Spodek. Jest to komenda, która zaprasza na planszówki w Spodku 28-29 września tego roku w Katowicach. Jeśli jeszcze nie macie biletów, zachęcamy do zaopatrzenia się link do zakupu biletów znajdziecie również w opisie tego filmu. No i odsyłam was na fanpage Planszówek w Spodku czy na wydarzenie, które jest postawione na Facebooku. Tam będzie masa ludzi, masa influencerów, masa wydawnic masa dobroci. Ludzie ze spotka nigdy nie wyjeżdżają smutni albo z pustymi rękami, więc myślę, że to jest jakiś hint, który może wam pomóc podjąć decyzję, czy się do Katowic wybrać, czy nie. Ja wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Mówił do was łuczu, z planszowych bestii. Trzymajcie się ciepło. Hej. Tu, 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 tu. Dziękujemy za streama planszowe bestie. Zapraszam.